witam serdecznie. Jeżeli oglądasz ten materiał wideo, to prawdopodobnie już kupiłeś bądź kupiłaś najnowszy numer naszego magazynu Polski Karawanik lub też dotarł on do Ciebie przez Pocztę Polską, ponieważ jesteś naszym prenumeratorem lub prenumeratorką. W każdym razie sposób otrzymania naszego magazynu jest w tej chwili drugorzędny. Najważniejszą sprawą jest to, co znajdziecie w środku. Prócz treści przygotowanych przez naszych dziennikarzy, otrzymujecie w tym numerze od nas taki prezent. Prezent jest to kamper skarbonka z wycięciem tutaj na banknoty, monety. Wszystko po to, abyście sobie mogli na przykład uzbierać wymarzoną kwotę na swojego ukochanego kampera bądź jeszcze bardziej ulubioną przyczepę kempingową. Problem jest tylko w taki, że prawdopodobnie nie dostaliście go w takiej formie, tylko w takiej. A w tym krótkim materiale wideo pokażę Wam, jak tego kampera złożyć. Zapraszam. Ok, w magazynie znajdziecie dwa elementy. Pierwszy to jest przód tego samochodu. Tu widzicie multum takich elementów wystających, więc radzę sobie już od razu je tutaj pozaginać, żeby później było łatwiej nimi operować. O, dokładnie. Wszędzie tam, gdzie macie linię zgięcia. Tu, gdzie jest logo Polskiego Karawaningu, to będzie nasza alkowa. Tutaj widzicie taką linię perforowaną tuż nad szybą. Te elementy powinniśmy rozdzielić. Czyli tutaj na spokojnie trzeba troszkę nimi pokręcić. Mamy to. Zginamy, tak jak mówiłem, te wszystkie pozostałe części, żeby one były takie łatwe do późniejszego użycia. Drugim elementem będzie cała bryła samochodu, czyli tego już zasadniczego kampera z karbonki. Jak sami widzicie, tutaj jest wszystko w jednym elemencie, więc wystarczy tak samo analogicznie jak z pierwszym elementem wszystkie te wystające elementy pozaginać, żeby one były potem łatwiejsze w użyciu. Pamiętajcie o tym, żeby składać kampera w ten sposób, czyli tu ten wlot jest na górze, a tu ta linia wraz z tym paskiem, który możecie tutaj oderwać i przykleić sobie, aby cała konstrukcja była stabilna, o, w ten sposób, żeby to było pod spodem, a nie nad. Czyli robimy to po prostu tak. Zaczynajmy oczywiście od złożenia wszystkich elementów tutaj poszczególnych. Jeżeli macie już przygotowaną tą bryłę gotową do złożenia, no to wystarczy, możemy zacząć tutaj od tyłu, ale pamiętajcie o tym, aby wcześniej wysunąć ze środka tutaj koła, żeby oczywiście nasz kamperek miał na czym stać. Tutaj wystarczy od środka wypchnąć je w ten sposób palcem. Jest gotowe. I zaczynamy składać od tyłu. Teraz rzecz najważniejsza, czyli połączenie obu elementów, czyli tego przodu razem tutaj z naszym pojazdem. Zaczynamy oczywiście od dołu, tak żeby było nam wygodniej. Wystarczy tutaj zapisać dziurkę. I zobaczcie, już prawie tu jest, już mamy tutaj przedni zderzak prawie gotowy. Tutaj wystarczy zasunąć odpowiednio te elementy i wtedy tworzymy maskę taką pojazdu, czyli tutaj po prostu musimy tutaj to wgiąć do środka, o, w taki sposób. I już tutaj maskę prawie że mamy. Zaginamy to jedno ucho znajdujące się tutaj, bo ono nam tutaj nie przeszkadzało. O, tak. I tutaj te uszka malutkie, wystające, zaginamy i wsadzamy w te ramy. I już przednia część pojazdu jest gotowa. Już nasz kamper troszeczkę wygląda.
Swoją drogą zauważcie, że wokół znajdziecie najważniejsze informacje związane z naszym jakby całym tytułem Polski Karawanik, no bo tutaj oczywiście Facebook, czyli najpopularniejsza forma komunikacji z Wami, tutaj docieramy do największej ilości osób. Z tyłu największa baza kempingów europejskich www.polskikarawanik.pl. Na stronie znajdziecie bardzo prostą, łatwą w obsłudze wyszukiwarkę. No a tutaj z drugiej strony prenumerata, czyli najważniejsze dane, jeżeli chodzi o kontakt z działem prenumeraty, jeżeli chcecie zamówić, tu jest numer telefonu, tu jest adres mailowy, wystarczy wysłać wiadomość, oddzwonimy. Przypominam, że prenumerata to najprostszy sposób, żeby właśnie docierać, żeby do Was docierać, ponieważ zawsze wiemy, że nasz magazyn dotrze do Was pod drzwi, nie trzeba biegać za kioskiem, szukać. Także bardzo polecam. No i na końcu zostało nam w naszej skarbonce montaż alkowy oczywiście. Alkowy montujemy, to w zależności jak to lubi, czy możemy to rozpocząć od tej strony, czy od tej drugiej, tutaj od góry. Ja zacznę od góry. Montażem kampera jest tak jak z jazdą właśnie w kamperze, czyli na spokojnie, bez pośpiechu i na pewno wszystko się uda. Teraz zostaje ostatni ruch, taki najważniejszy, czyli o, tutaj jeszcze ucho mi uciekło. Czyli ostateczne zawinięcie tego kampera, a właściwie alkowy na kamperze w tym miejscu. I już, nasz kamper jest gotowy, prezentuje się w taki sposób, tu jeszcze możemy otworzyć, ewentualnie podkleić, tak jak mówiłem tutaj tym paseczkiem, żeby cała konstrukcja była bardziej stabilna, zamknąć naszą skarbonkę i mamy kolejnego, trzeciego kampera już do kolekcji.